28 maja wspominamy błogosławionego Lanfranca, biskupa. Lanfranc urodził się w Pawi w roku 1005 w zamożnej rodzinie. Po śmierci ojca pełnił obowiązki urzędnika miejskiego. Pragnąc jednak życia doskonalszego, z Włoch udał się do Francji, gdzie wstąpił do benedyktynów. Założył dwa klasztory benedyktyńskie w Caen, męski i żeński. Został też przełożonym założonego przez siebie męskiego klasztoru. W roku 1067 papież Aleksander II mianował go biskupem w Rouen. Lanfranc zdołał się jednak w swojej pokorze wymówić z tego urzędu. Jednakże król angielski Wilhelm, do którego należała wówczas północna Francja, zaproponował Lanfranca na stolicę prymasów Anglii. Rzym się zgodził. Trudniej jednak było o zgodę samego zainteresowanego, by jednak nie komplikować sprawy, ofiarowaną sobie godność wreszcie przyjął. Jego rządy nie były łatwe. Najpierw powstały trudności z metropolią Yorku, której arcybiskup nie chciał uznać Lanfranca jako swego zwierzchnika. Co więcej, zbuntował przeciwko prymasowi również biskupów Worcester, Lichlid i Rochester. Sprawa oparła się o Rzym. Papież Aleksander II zwołał jeszcze w tym samym roku, 1070, synod do Windsoru, gdzie przez swojego kardynała Huberta przyznał arcybiskupom Canterbury prawa prymasów Anglii. Jako duszpasterz Lanfranc wyróżnił się tym, że rozbudował katedrę i przyległy do niej klasztor benedyktyński. Zreformował życie kleru diecezjalnego i zakonnego, wprowadził karność kościelną. W tym celu zreformował ustawodawstwo kościelne w Anglii. Po 19 latach rządów oddał Bogu ducha 28 maja 1089 roku. Pochowany został w katedrze Canterbury pod ołtarzem świętego Marcina. Zostawił po sobie szereg pism, wśród nich wyróżnia się rozprawa przeciwko Berengariuszowi w obronie realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Napisał także piękne i głębokie w treści komentarze do psalmów. O jego prawniczej wiedzy świadczą wydane przez niego dekrety odnoszące się do życia kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz pisma dotyczące reformy Kościoła. Zostawił cenną księgę o sakramencie pokuty, w której jest również mowa o tajemnicy spowiedzi. Wreszcie, dla historyków, najcenniejsze są jego listy, z których można prześledzić rozgrywające się wtedy w Anglii i w świecie chrześcijańskim wypadki. Chociaż formalnej beatyfikacji Lanfranca nie było, cieszył się kultem także w niektórych rejonach Italii. Wydane nakładem Akademii Papieskiej w Rzymie dzieło Encyclopedia Sanctorum nadaje mu ten tytuł. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie błogosławionego Lanfranca biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.